Spółka Tramwaje Szczecińskie podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania związanego z wykonaniem projektu modernizacji i rozbudowy zajezdni przy ulicy Wiszesława na Golęcinie. Na realizację całego zadania firma będzie mieć 270 dni. W tym czasie będzie musiała uzyskać wszelkie zgody na realizację inwestycji. Zadanie podzielone będzie na 3 etapy: wzmocnienie konstrukcji hali, przebudowę istniejących obiektów czy przedstawienie koncepcji rozbudowy zajezdni obejmującej budowę toru objazdowego oraz wybudowanie budynku warsztatowo-biurowego. Do przetargu przystąpiło 6 oferentów. Za wykonanie prac zwycięzca przetargu otrzyma 630 tysięcy złotych. Gruntowna przebudowa zajezdni planowana jest w przyszłej perspektywie unijnej 2014-2020.